przedsięwzięcie zainicjowała firma Multiservice, która szukała takiej możliwości zrekompensowania swoich strat dla środowiska w jakimś działaniu proekologicznym. I między innymi takimi działaniami są murale ekologiczne, które mają wpływ na eliminowanie pewnych wyziewów smogowych. No i zaproponowali naszej szkole taką inicjatywę. Inicjatywa świetna. Zaczęliśmy współpracę z firmą, zaangażowaliśmy młodzież, nasi uczniowie przygotowywali między innymi projekty do tego muralu i dzięki takiej naprawdę ścisłej współpracy w ciągu dosłownie roku udało nam się wszystko dopiąć i od września mamy taki piękny mural. Jaki miał być charakter tego muralu? On się zmienił od tej idei, koncepcji po powstanie? Zmieniał się, był dynamiczny. Artyści, malarze wykorzystywali projekty uczniów, ale też dali swoją koncepcję pokazującą bioróżnorodność, pokazującą elementy przyrody tutaj opolszczyzny, ale też takie symboliczne elementy dotyczące kultury Opola. Tworząc projekt, który został podesłany dla pani dyrektor, która organizowała konkurs, w swoim projekcie zawarłem elementy astronomiczne, między innymi obserwatorium, które było realizowane z budżetu Opola 2 lata temu, między innymi też planety, które są tam widoczne. Zależało mi na tym, aby elementy Kopernika, który jest naszym patronem, były właśnie uwzględnione w tym projekcie. Jest to nasz wspólny projekt z szkołą, z dyrekcją szkoły, z uczniami, których prace projektowe na ten mural były dla nas inspiracją i z firmą, z artystami z firmy Wall Art wykonaliśmy ten piękny ekomural. Mówię specjalnie ekomural, bo do stworzenia tego muralu zostały użyte specjalne farby antysmogowe. To znaczy, że działają one jak filtry, które pochłaniają z powietrza szkodliwe związki. My jako firma Multiservice działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, dlatego jest nam bardzo ważna współpraca z jednostkami edukacyjnymi, dla których właśnie ważne jest propagowanie i szerzenie tej świadomości takiej ekologicznej i ochrony środowiska, bo wszyscy sobie znakomicie zdajemy z tego sprawę, że ekologia to nie jest tylko tymczasowy trend, tylko jest to kwestia ważna. Na kwestia, która ma wpływ na naszą przyszłość i następne pokolenia. Mural przedstawia fantastycznie elementy, które są związane z Mikołajem Kopernikiem oraz również z naturą, która jest bardzo ważna, myślę, w otoczeniu naszej szkoły. Mamy tutaj drzewa, zieleń, więc moim zdaniem fantastycznie po prostu odwzorowuje to nasze otoczenie. Zostały tutaj również przedstawione elementy Opola, które myślę, że dla stojących ludzi w korku będą też po prostu umileniem czasu. Natomiast my z koleżanką postawiłyśmy również na przedstawienie takich elementów jak planety, jest to Jowisz, Saturn i Merkury. W moim projekcie również zostało uwzględnione nawiązanie do Kopernika, do naszej szkoły, ale również też trochę do otoczenia, na przykład fragmenty Opola, jakieś wieża może na tym muralu zostały uwzględnione. A tak ogólnie to chyba każdy z nas coś od siebie umieściło na swoich projektach.